Tutaj przykład napoiny i też stylu spawania, gdzie drut trzymamy w ten sposób, a palnikiem wykonujemy takie ruchy w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Z tym, że możemy opierać o materiał, a jeżeli ktoś ma pewną rękę, to może tuż nad materiałem, tak żeby nie dotknąć jeziorka i nie dotknąć materiałem dodatkowym końcówki elektrody, no bo będzie zwarcie i w sprzyjających warunkach po prostu zostaniemy porażeni lekkim prądem. Tutaj przykład kolejnej napoiny, kolejnego sposobu spawania, napawania, gdzie materiał dodatkowy trzymamy w jednym miejscu i palnik również, i po prostu przemieszczamy się w ten sposób, bez żadnych ruchów zakosowych. Tutaj mamy przykład wykonania napoiny, ale i stylu spawania, w którym palnikiem nie operujemy na boki, nie ma ruchów na boki, przesuwamy nieruchomo do przodu, natomiast operujemy drutem, dodajemy go raz z prawej, raz z lewej strony, naprzemiennie, raz z jednej, raz z drugiej strony i tak cały czas. Ta metoda ma to do siebie, że kontrolujemy powstawanie i eliminację podtopień powstających tutaj właśnie na bokach. Jeżeli będziemy w ten sposób wykonywać wypełnienia, przetopy bądź lica, to mamy nieco większą ochronę przed powstawaniem podtopień. Dla wprawnego spawacza to i tak nie ma znaczenia, bo on takie rzeczy już wychwytuje automatycznie i nie musi na to zwracać uwagi. Tutaj mamy ostatnią metodę, w jakiej możemy wykonywać spoiny, napoiny w metodzie TIG, czyli tak zwana ósemka, czyli drut dodajemy do środka lub po bokach i operujemy w ten sposób palnikiem spawalniczym. No, metoda najszybsza, jak widać, lice jest najładniejsze. No ale osoby, które operują w innych metodach spawalniczych i to szczególnie przed poznaniem metody TIG, czyli elektrodą, palnikiem acetylenowo-tlenowym czy magiem, no będą miały niestety z tym lekkie problemy, ponieważ lata spawania przy elektrodzie czy palniku acetylenowo-tlenowym czy w innej metodzie powodują, że spawacze mają pewne już ruchy wyuczone i tak naprawdę nie myślą konkretnie, nie zastanawiają się nad tym, co robią, tylko ta czynność jest wykonywana z automatu. Dlatego spawacze z wieloletnią praktyką spawalniczą wykonują przeważnie spoiny, przynajmniej wizualnie, bardzo ładne, ponieważ te ruchy mają już wyuczone i są niejako mechaniczne. Te spoiny niewiele różnią się od tych wykonywanych robotami czy wykonywanych zmechanizowanie, ponieważ ich ruchy są opanowane do perfekcji. Problem jest dla świeżego, nowego spawacza, który tutaj wykonuje mniej więcej coś takiego, że robi ten ruch i co jakiś czas palnik mu podjeżdża do przodu, albo gdzieś ucieknie na bok, albo się mu przesunie do tyłu. No, wtedy są problemy, ale przy każdej metodzie spawalniczej jakieś problemy na początku są. To po prostu wszystko wymaga praktyki, praktyki i jeszcze raz praktyki.